Czy wiesz, że dofinansowanie może pokryć koszty nie tylko nowego wózka inwalidzkiego? Cześć, witam w kolejnym odcinku na kanale i co dalej? Moi drodzy, mamy marzec, a jak marzec, to oczywiście składanie wniosków o dofinansowania na różnego rodzaju rzeczy. W dzisiejszym odcinku opowiem, na co w ogóle możecie składać, jak to zrobić bardzo szybko, wygodnie oraz samemu, nie korzystając z żadnych firm zewnętrznych czy też jakichś poręczycieli. Wszystko możemy sobie załatwić samodzielnie i o tym właśnie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. No dobra, ale co to w ogóle jest to dofinansowanie? Dofinansowanie, jak sama nazwa wskazuje, jest to przeznaczenie funduszy z jakiejś instytucji na rzecz zakupu na przykład sprzętu rehabilitacyjnego, ale i nie tylko. Co trzeba zrobić, żeby starać się właśnie o takie dofinansowanie? Mianowicie, no przede wszystkim posiadać orzeczenie o niepełnosprawności. No i tutaj zależnie od stopnia oczywiście oraz grupy, którą przyznała nam komisja, możemy starać się o inne dofinansowania, zależnie od obranego modułu. Modułów jest kilka, zależnie od tego, z jaką niepełnosprawnością się borykamy. Wiadomo, że osoby poruszające się na wózkach będą miały inne moduły i inne dofinansowania, innego rodzaju projekty niż osoby, które na przykład nie słyszą lub są niewidome, czy też nie posiadają jakiejś kończyny i no, skazane są na protezy. No dobra, ale na co w ogóle możemy wziąć takie dofinansowanie? Tutaj, tak jak mówiłem, oczywiście z podziałem na kategorie, jakie dostajemy przy naszym orzeczeniu o niepełnosprawność, różne moduły dotyczą różnego rodzaju dofinansowań. Z przykładowych mogę podać na przykład takie, że oczywiście najczęściej korzystane dofinansowanie na sprzęt ortopedyczny, takie jak właśnie wózek inwalidzki czy protezy. Z nimi na pewno spotykamy się najczęściej w naszym środowisku, ale nie każdy wie, że można też złożyć wniosek na przykład na komputer. Mianowicie, jeżeli jesteśmy osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji, według oczywiście naszego orzeczenia, możemy starać się o dofinansowanie na komputer, który będzie spełniał rolę łamacza tej ściany między nami a resztą świata. Czyli ten komputer będzie służył po prostu do pracy, do komunikowania się z innymi ludźmi oraz do nawiązywania nowych relacji, no i po prostu poruszania się po sieci. A propos sieci, odcinek już na ten temat robiłem, link wyświetli się teraz w karcie. Tam. A my lecimy dalej. Następną bardzo interesującą rzeczą i tak naprawdę bardzo przydatną jest dofinansowanie na raz, że prawo jazdy, a dwa, na dostosowanie naszego pojazdu do tej naszej niepełnosprawności, abyśmy mogli w pełni z niego korzystać. Tutaj chciałem zaznaczyć, że samochód i samodzielność jest bardzo ważna, jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami. Wpływa to oczywiście na niezależność, na to, że osoby stają się bardziej samodzielne. No ale oczywiście, jak wiadomo, osoba na przykład poruszająca się na wózku z porażeniem kończyn dolnych nie jest w stanie kierować takim zwykłym, normalnym samochodem. W sensie, no nie wiem, jesteśmy na ulicy, wsiądziemy do pierwszego lepszego samochodu, no i pojawi się problem, tak? Ponieważ nie jest on po prostu dostosowany i no będziemy mieli problem. Dlatego właśnie tutaj pojawia się moduł na dostosowanie samochodu pod osoby z niepełnosprawnościami, tak aby mogły w pełni z niego korzystać. Kolejnym bardzo ważnym modułem jest opcja dofinansowania, jeżeli chodzi o wózki elektryczne oraz skutery. Bardzo ważna, ponieważ osoby z porażeniem czterokończynowym, które mają problem z napędzaniem wózków, bardzo chętnie korzystają z wózków elektrycznych, które są poruszane za pomocą joysticków na przykład. No ale wiadomo, one kosztują tak naprawdę małą fortunę, więc no jeżeli samemu łapać się za to, to można zostać bankrutem w po prostu mgnieniu oka. Dlatego bardzo fajnie, że jest dofinansowanie właśnie na takie cele. Myślę, że jest to bardzo dużym odciążeniem dla właśnie osób z porażeniem czterokończynowym, które z takich wózków elektrycznych czy skuterów po prostu korzystają. Następnie bardziej funkcja rekreacyjna, czyli dostawki elektryczne do naszych wózków manualnych. Tutaj oczywiście rodzajów jest bardzo dużo, jednak dofinansowanie zezwala na zakup takiego sprzętu, który jest bardzo przydatny i pomocny zarówno jeżeli chodzi o transport osób poruszających się na wózkach, ale i tak jak wspominałem, rekreację. Bardzo fajnie się przejechać. No to jak... Zaufajcie mi, że spacer z dołączoną taką dostawką to jest zupełnie inne uczucie. Bardzo fajnie się z tego korzysta. Porównać to można z taką, no nie wiem, hulajnogą elektryczną na przykład, która raz, że jest środkiem transportu, a dwa, że bardzo fajną rozrywką. Następnym bardzo ważnym aspektem jest dofinansowanie na opiekę dla osób zależnych, czyli dla tych no, najbardziej poszkodowanych po wypadkach z najwyższą grupą niepełnosprawności, czyli osoby no, po prostu leżące, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować na co dzień i dlatego wymagają opieki osób trzecich. No a wiadomo, nie zawsze rodzina czy jacyś bliscy mają czas czy możliwości zajęcia się taką osobą. Dlatego istnieją instytucje różnego rodzaju, które mają wyszkolonych ludzi do tego, aby właśnie przyjść, pomóc, ogarnąć coś w domu na przykład. No po prostu pomóc tej osobie, odciążyć jakby tą rodzinę, no i po prostu pomóc tej osobie, która tej pomocy zwyczajnie potrzebuje.
potrzebuje. Następny moduł, bardzo potrzebny moim zdaniem, ponieważ mówiący o samorealizacji, mianowicie dofinansowanie do edukacji. Tutaj sprawa tyczy się studiów wszelkiego rodzaju, czyli na każdym stopniu i w każdej dziedzinie tak naprawdę, ale także dofinansowane są czasami kursy poza granicami naszego państwa, jeżeli ograniczają się do Unii Europejskiej. Mianowicie chodzi o różnego rodzaju staże, które no, mogą po prostu zostać dofinansowane. No i ostatni punkt, sprawa mniej nie dotycząca, dlatego zostawiłem ją na sam koniec. Dofinansowanie protez. Jeżeli chodzi o dofinansowanie, to starać się możemy zarówno na zakup, jak i serwis, czy konserwację tego sprzętu. No ja wam za dużo o tym nie powiem, musicie sobie sami przeczytać. No właśnie, ale gdzie w ogóle składać takie wnioski, gdzie przeczytać o tym więcej i jak w ogóle za to się zabrać? Mianowicie powstał system obsługi wsparcia finansowanego przez PFRON, czyli strona, na której możecie samodzielnie przeczytać o wnioskach, złożyć te wnioski oraz samodzielnie, bez żadnych tam poręczycieli czy firm zewnętrznych, taki wniosek po prostu przeprowadzić, wypełnić go samodzielnie, wysłać, no i czekać na akceptację. Stronę oczywiście zamieszczę w opisie, żeby każdy mógł sobie kliknąć i zobaczyć, na co on sam może złożyć taki wniosek. Dodam, że warto to zrobić jak najszybciej, ponieważ w marcu są jakby no najchętniej przyznawane te dofinansowania, kiedy jeszcze ten budżet jest w miarę wysoki. I wiadomo, w miarę upływu czasu po prostu ten budżet maleje, więc coraz rzadziej i coraz mniej przyznawanych jest tych dofinansowań. Pod koniec roku, no już bym powiedział, zależnie, czy jest dużo tych wniosków, czy nie, no ciężko raczej załapać się na takie dofinansowania. Dlatego korzystajcie jak najszybciej, zróbcie to najlepiej jeszcze dziś. Stronę oczywiście przypinam w opisie. A ja dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Mam nadzieję, że film okazał się przydatny dla niektórych. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to zostawcie lajka na Facebooku oraz followa na Instagramie. A my widzimy się już w kolejnym odcinku na kanale i co dalej. Witam w ekranie końcowym mojego kanału. Tutaj możesz zasubskrybować, aby być na bieżąco. Pamiętaj, że filmy pojawiają się w każdy piątek o godzinie 14. A tutaj masz jeden z filmów dopasowanych do ciebie. Zapraszam.